Zamiast betonu zieleń, zamiast prostego terenu niecki. Jest szereg rozwiązań, które pomagają nam w radzeniu sobie z wodą deszczową. Dziś poznamy takie, które możemy wykorzystać we własnym ogrodzie. Okazuje się, że deszczówka może tam być bardzo pożyteczna. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją złapać. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Kilka sposobów na złapanie wody deszczowej we własnym ogrodzie. Jednym z nich jest zakup zbiornika o pojemności od 100 do nawet 350 litrów w postaci ozdobnej amfory, który podłączamy do spustu rynnowego i w ten sposób przełapujemy cały deszcz, który spadnie nam na powierzchnię dachu. Inny sposób to zakopany, taki sam, tylko że zakopany głęboki zbiornik o pojemności nawet 5-10 metrów sześciennych, do którego podłączana jest pompa, za pomocą której możemy zraszać cały nasz trawnik. Kolejny sposób to na przykład budowa stawu w ogrodzie, do którego będziemy doprowadzali wodę również z dachu lub z części chodnika, który znajduje się na terenie naszej posesji. A ostatni przykład, który teraz coraz częściej zaczyna być wykorzystywany przez właścicieli posesji, to jest bezpośrednie wprowadzenie rynny do systemu drenażowego, który jest układany w gruncie i odprowadza całą deszczówkę pod powierzchnię terenu. Koszt takich rozwiązań wcale nie musi być drogi. Zakup amfory do retencjonowania wody z dachu to jest między 200 a 300 zł. Oprócz tego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja udostępniają na swojej stronie internetowej rozwiązania tak zwane zielono-niebieskie, które w bardzo prosty i łatwy sposób podpowiadają, co można zrobić na terenie swojej posesji. Szacuje się, że wykorzystanie wody deszczowej może zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym o ponad połowę. To chyba wystarczający argument, dla którego warto łapać deszczówkę. Może tych kilka prostych sposobów, które poznaliście w dzisiejszym odcinku, możecie użyć we własnym ogrodzie. A już w kolejnym dowiecie się, jak zaplanować zielone rozwiązania już na etapie projektowania swojego domu. Do zobaczenia!